powiedziałbym, popartyjne. Czy pan ten... na ten temat jest klasyczna literatura. Ten system dwupartyjny jest opisany w książce takiego politologa francuskiego Diversera. To jest jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, ta książka o partiach politycznych. I to jest klasyczne, to znaczy prawo Diversera. On mówi, ten Diverser był taki socjologiczny. On powiedział, że jak jest taki system wyborczy jak w Wielkiej Brytanii, wybory większościowe w jednej turze, to taki system produkuje dwupartyjny, dwubiegunowy system. Jeżeli to się popsuje, tak jak jest we Francji, bo we Francji jest też jednomandatowy okręg wyborczy, ale dwie tury, tak jak u nas, to mówi, wtedy jest gorzej. Wtedy to się rozbiega trochę i wtedy są już trzy, a może cztery partie. Jedna tura jest też takim. We Francji są dwie tury. Ale chodzi o to, że my proponujemy jedną turę, tak jak Wielka Brytania, Kanada, prawda, Ameryka. Bo wtedy to daje klarowną scenę polityczną. To jest mechanizm socjologiczny. I on to opisuje. I my rozumiemy, na czym polega ten mechanizm socjologiczny. Bo ten wymóg radykalny, bezwzględny, że jest tylko jedno miejsce do wzięcia i nie i więcej jednym razem, nie będzie dogrywki. Nie będzie balotażu. Nie będzie żadnych potem dodatkowych biegów. Jest jeden bieg po zwycięstwo. Zwyciężyłeś, dostałeś pierwsze miejsce. Nic już więcej nie ma. Nie ma drugiego, nie ma nagród pocieszenia, nie ma nic. A teraz jakbym się tytuł, jak pan fizyka, naukowca, może pan tutaj mógł powiedzieć, że... Może ja dokończę, tylko to być dobrze? To jest wymóg. Też wydaje się takie coś na ten temat. Ale ja również rozumiem pana pytania. Może pan powtórzył, bo ja nie rozumiem tego. Krótko, chciałem się spytać, czy... Współczesna teoria gier. Tutaj coś na ten temat jest w stanie powiedzieć. Ja się nie znam na teorii gier. I ja tutaj nie wiem, czy to potrzebna jakaś współczesna teoria gier. Kiedy można się posługiwać zdrowym rozsądkiem, to niepotrzebne są żadne teorie. Tu zdrowy rozsądek podpowiada, że ten system okręgów jednomandatowych działa łącząco, integrująco. Ludzie o podobnych zapatrywaniach, poglądach, jeżeli chcą wygrać, muszą się połączyć. Bo jest jedno miejsce, jest jeden tylko, jeden medal do wzięcia. Jest nas kilku, każdy chce wygrać, ale no nie mamy, jeden z nas ma szansę, no to popatrz na chaci, są wrogowie, to z nimi spółki się nie zrobić, ale z panem on dobrze z oczu patrzy, prawda, patrzymy na tego, zakładamy spółkę i umawiamy się, że jak ja wygram, a kto z nas jest lepszy, kto lepiej przemawia, kto się lepiej prezentuje, szuka się najlepszego. To jest taki, i to powoduje scalanie tej sceny politycznej. Ten taki prosty mechanizm, który oni się łączą. A tutaj, jak pan wie, jest odwrotnie. Ten system działa dezintegrująco, zmusza do podziału. Dlatego wszystkie te partie zawsze się rozpadają na kilka. Wchodzą do parlamentu i zaraz ustępują z partii. Zaraz to do tego. To jest właśnie ta różnica. I ostatnie pytanie na koniec. Znaczy, może dwa pytania. Pierwsze pytanie. Chciałbym, żeby pan profesor się stosował, to znaczy porównał system wyborczy jednomandatowych okręgów systemem pierwszej Rzeczypospolitej. Jaki był? Ja bym, proszę troszkę wyraźnie. System wyborczy w Wiobach, systemem wyborczym pierwszej Rzeczypospolitej. Tak. Poza tym, że to była demokracja szlachecka. I drugie pytanie dotyczy kwestii rumuńskiej. Na czym polegają różnice między polską elitą polityczną a rumuńską? No bo przecież prezydent Rumunii to jest elita, wybrany nie w jednym, ale tylko w okręgach wyborczych. Jak to się stało, że tam jednak znaleźli się ludzie, którzy tą ideę promują, a w Polsce to się nie może stać? I co się dalej dzieje w Rumunii? Bo jak wiadomo, sprawa jest nieprzedmięta. Jeżeli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitą, no to jest tak, to ja nie mam pełnego oglądu, dlatego że
jak wyglądały dokładnie te wszystkie procedury. Tam było dosyć dużo swobody, ale wydaje mi się, że pierwsza Rzeczpospolita to raczej były to mandatowe opinie wyborcze. Znaczy, na te sejmiki wybierały, prawda, przedstawiciela, który jechał, prawda, do Warszawy i to była taka droga naturalna. Może gdzieś tam były jakieś, bo to w różnych okresach pierwsza demokracja, pierwsza Rzeczpospolita miała kilkaset lat, prawda, także to jest, to by trzeba było dokładnie posperać, prawda, po tych różnych kronikach, to by się o tym bliżej można było dowiedzieć. Ale wydaje mi się, że był to naturalny system, prawda, większościowy. Jeżeli chodzi o Rumunię, no to wie pan, to jest zagadka. To jest zagadka. Ja myślę po prostu, że prezydent, to jest chyba indywidualna zasługa tego prezydenta Rumunii, który zrozumiał, o co chodzi i usiłuje Rumunom wytłumaczyć. To jest bardzo w ogóle ciekawa rzecz, bo na przykład w internecie można znaleźć programy, znaczy strony, na których Traian Băsescu uczy, to jest niesłychana rzecz. Ja to zobaczyłem, który tak oczył, że prezydent państwa siada przed telewizorem i tłumaczy, jak nauczyciel w szkole swoim obywatelom, jak funkcjonuje system wyborczy, jak to trzeba, co to będzie, to pytania różne, jak to tego porównuje. Słuchajcie, no ja nie znam takiego przykładu drugiego, to jest zupełnie niesamowitego. Także oczywiście poszedł wbrew całej tej klasie politycznej. Ciekawe, że on postawił to w ten sposób, nie lustracja, bo bez lustracji, jeśli była walka z korupcją, to wszystko trzeba sprowadzić do tych okręgów jednomandatowych. To mu się nie udało. Ja byłem w Rumunii, jak były to referendum. Proszę Państwa, no trudno. O godzinie 11 w niedzielę, w dniu głosowania, występuje premier i wzywa do bojkotu. No to jest coś, co się właściwie trudno nawet uwierzyć. Nie? Klasa polityczna partii tłumaczy to w ten sposób, że o co chodzi? To jest w ogóle nieporozumienie, że oni chcą tego samego dokładnie, co ten Băsescu. Tylko że on, prawda, to swoje ambicje, on chce, żeby to było, żeby on był tym, który to prowadzi, mają już przygotowaną ustawę, wszystko gotowe i po co ten referendum, do czego to jest potrzebne. No i ja rozmawiałem tam z tymi Rumunami, bo ich dezorientacja. Mówię, no jak, a to, że to w ogóle nic wspólnego z tym pomysłem dla Băsescu nie ma, że ta ordynacja, którą nie przygotowali, to żadne okręgi jednomandatowe, ale nawet nie można na chama, bezczelnie wspierali, że to tak, tak, to jest dokładnie to. To samo zresztą, co robi teraz u nas Platforma i DOS, który usiłuje różne rzeczy, będzie przyjął, to właśnie to, o co chodzi, po co te podpisy zbierać, to właśnie jest to. Będzie pół na pół, a pół, a całe to wszystko jedno, prawda? Ważne, że jest. Co w Rumunii? Ja nie wiem, co ja jestem sam ciekaw, prawda, jak podejdzie do tego, jak on to dalej, czy on to będzie dalej, prawda, prowadził, no nie wiem, to jest tak bardzo trudno. Rumunia to jest taki kraj, z którym Polacy nie czują się w żaden sposób związani i lekceważą tę Rumunię. W Polsce Rumunii są lekceważeni, uważani za jakiś gorszy gatunek ludzi i się nie interesują, prawda, tym. Więc nawet jak rozmawiałem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i powiedziałem Rumunii, no coś takiego Rumunii to w ogóle przecież nie ma. My mamy, ja nie wiem, skąd to się wzięło, to jest przecież łaciński kulturalny naród, prawda? Ludzie językami, prawda, mówią, prawda, różne rzeczy. Także co będzie, nie wiem. Nie wiem, jak się. Wiem, że ten chyba chce jednak dalej, prawda, to przeprowadzić. To referendum zostało uznane za nieważne, bo nie było frekwencji, bo tylko było 30%, prawda, więc było za mało. Kiedy kadencja? Proszę? Kiedy kadencja, prezydenta? Nie wiem. Nie wiem. Na tym zakończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy panie profesorze. Ja bardzo dziękuję za zrobienie jednomandatowym podmiotem wyborczym. Dziękuję państwu z imieniu sekcji młodzieżowej UPR za przybycie na to spotkanie. Zapraszam państwa na kolejne spotkanie z cyklu Stan Myśli. Spotkanie będzie 28 lutego z księdzem Jackiem Gniatkiem. Temat spotkania: czy pan Bóg jest narodowcem?